Rozdział 7. Gospoda ośmiu pomyślności. Pani Lawson poprowadziła ją przez podwórze i korytarz do dużej sali. Wzdłuż jednej ze ścian Gladys zobaczyła Kang, a przy drugiej kilka drewnianych skrzyń ustawionych na podobieństwo stołu i krzeseł. Pani Lawson zaprosiła ją, by usiadła, po czym zawołała coś po chińsku. W odpowiedzi do sali wszedł niemłody już Chińczyk. Pani Lawson przedstawiła go Gladys jako Yanga, kucharza. Yang uśmiechnął się do niej bezzębnymi ustami, a potem wysłuchał poleceń, które pani Lawson przekazywała mu po chińsku. Gdy skończyła, skłonił się i wyszedł. Pani Lawson wyjaśniła, że wynajmuje ten wielki dom od 2 lat. Mieszkańcy Yang Cheng uważali, że w domu tym straszy, dlatego od lat nikogo w nim nie było. Oczywiście dzięki temu mogła wynająć go bardzo tanio. Gladys uśmiechała się najuprzejmiej jak mogła, ale nie potrafiła odgonić myśli o tym, że dom ten w żaden sposób nie przypomina przytulnego, wygodnego domu misyjnego, który istniał w jej wyobraźni. Pani Lawson nie była też przemiłą starszą damą, jakiej się spodziewała. Rzucała pytania, a potem nie czekała nawet na odpowiedzi. Gladys wspominała właśnie panią Smith z Tsehov, żałując, że pani Lawson nie jest bardziej podobna do niej, gdy wszedł Yang z miską parującej zupy z makaronem i warzywami. Szybko zjadła zupę. W całym podnieceniu jazdy do Yang Cheng nie zauważyła nawet, jak bardzo jest głodna. Dopiero gdy zjadła 2 miski, odchrząknęła i spytała: – Gdzie mogę zanieść swoje rzeczy i gdzie będę spała? – Gdzie tylko chcesz. Dla mnie to obojętne. W każdym pokoju jest taki sam bałagan. Poza tym żaden nie ma drzwi – usłyszała w odpowiedzi. Wzięła walizki i zaczęła wędrówkę po domu. Pokoje na piętrze miały balkony z widokiem na wewnętrzne podwórze, choć widok ten nie należał do najbardziej malowniczych. Wreszcie zdecydowała się na pokój na parterze, w którym było więcej rupieci, ale zapach nie był tak zły jak w innych. Po wybraniu pokoju i przeniesieniu swoich rzeczy postanowiła rozprostować nogi i wyjść na krótki spacer. Wyszła przez bramę na wąską ulicę, gdzie przez niecałą godzinę rozstała się z karawaną mułów. Gdy przeszła kawałek drogi w dół ulicy, napotkała grupę kobiet niosących dzbany z wodą. Przyglądały się jej, więc pomachała im ręką. Nagle, nie zamieniwszy ze sobą nawet jednego słowa, wszystkie postawiły dzbany na ziemi i zaczęły rzucać w nią błotem i piaskiem. Kilkoro małych dzieci wybiegło z pobliskiego podwórka i śmiało się, obserwując całe wydarzenie. Odwróciła się i zaczęła biec. Grudy błota uderzały w jej spodnie. Gdy była już bezpieczna na podwórzu domu pani Lawson, wybuchnęła płaczem. Wyszła pani Lawson, żeby zobaczyć, co się dzieje, i poleciła jej wejść do środka. Nie może płakać tam, gdzie ludzie mogą ją widzieć. – Co się stało? – spytała, gdy znalazły się wewnątrz. – To przez te kobiety – odpowiedziała z płaczem, starając się oczyścić spodnie z błota. – Rzucały we mnie błotem, a potem jeszcze dzieci śmiały się ze mnie. Jak będę mogła głosić im Ewangelię, jeżeli nie pozwolą mi nawet zbliżyć się do nich? Pani Lawson zmarszczyła nieco brwi. Denerwowanie się nic nie pomoże, choć muszę przyznać, że przez wszystkie moje 53 lata w Chinach nie widziałam bardziej nieprzyjaznej grupy niż ludzie z Yangcheng. Ale twoja sytuacja jest bardzo dobra, masz czarne włosy i brązowe oczy jak oni. Pomyśl sobie, jak bardzo boją się mnie, z moimi białymi włosami i niebieskimi oczami. Pokiwała głową. Nie pomyślała o tym, jak ciężko musi być pani Lawson. Włosy starszych Chińczyków czasami robiły się siwe, ale nigdy białe jak śnieg, jakie miała jej gospodyni. Nazywają nas Lao Yang Kwei, zagraniczne diabły. Myśl o tym jako o trudności do pokonania. Musimy znaleźć jakiś sposób, aby dotrzeć do tych ludzi z Ewangelią. Bóg dał nam trudne zadanie, ale nie zadanie niemożliwe, dodała szybko. Otarła oczy kantem dłoni. Nie była pewna, czy pokona tę trudność, ale zrobi wszystko, co będzie mogła. Powoli upływały dni i tygodnie. Jej czas był wypełniony sprzątaniem domu i lekcjami języka z Yangiem, który uczył ją lokalnego dialektu chińskiego, którym mówiono w Yangcheng. Był bardzo cierpliwym nauczycielem,
a ona spędzała z nim wiele czasu w kuchni. Późnym popołudniem najczęściej wychodziła na spacer z panią Lawson. Stopniowo ludzie z Yangcheng zaczęli przyzwyczajać się do widoku dwóch obcych kobiet. W dalszym ciągu wyszydzano je i czasami opluwano, ale po kilku tygodniach nikt już nie rzucał błotem. Podczas jednego z takich spacerów zobaczyła coś, czego nigdy nie zapomniała. Gdy wyszła na ulicę, zauważyła od razu, że jest ona całkowicie pusta. Nie było bawiących się dzieci, nie było plotkujących starszych kobiet, sprzedawców zachwalających swoje towary. Zastanawiała się, gdzie wszyscy mogą być, gdy usłyszała coś w rodzaju zbiorowego okrzyku radości dochodzącego od rynku. Szybko poszła w tym kierunku. Przed tygodniem na rynku były występy tańczącego niedźwiedzia, a pani Lawson mówiła jej, że po okolicy często podróżują żonglerzy i akrobaci, którzy dają występy po miastach. Czasami ludzie z tłumu rzucają im pieniądze, małe miedziane monety o wartości drobnego ułamka jednego pensa. Gdy weszła na ulicę bezpośrednio prowadzącą na rynek, zobaczyła wielki tłum. Miała nadzieję, że przedstawienie jeszcze się nie zaczęło. Starała się znaleźć miejsce, z którego mogłaby zobaczyć coś ponad głowami tłumu. Nagle poczuła, że ktoś chwyta ją za rękę. Obejrzała się i zobaczyła kobietę mieszkającą w domu obok nich. Uśmiechnęła się do niej, zdumiona jej przyjacielskim gestem. Kobieta pociągnęła ją do pierwszych rzędów tłumu, właśnie gdy zapadła pełna oczekiwania cisza. Gladys wstrzymała oddech i rozejrzała się dookoła. Nie było niedźwiedzia, akrobatów ani żonglerów, tylko człowiek klęczący na bruku z opuszczoną głową. Obok niego stał jeden z żołnierzy mandaryna, ale skąd to całe zbiegowisko, nie miała pojęcia. Nagle żołnierz sięgnął po długi, zakrzywiony miecz wiszący u jego boku. Jednym ruchem wydobył go z zapasa i podniósł wysoko nad głową klęczącego człowieka. Tłum odpowiedział kolejnym radosnym okrzykiem. I wtedy w jednej chwili zrozumiała, co się dzieje. Była świadkiem egzekucji. Zanim zdążyła się odwrócić, miecz ze świstem przeciął powietrze. Głowa klęczącego mężczyzny opadła na ziemię. Potoczyła się i zatrzymała twarzą do góry u jej stóp. Tłum wiwatował. Gladys zasłaniała ręką usta, gdy przepychała się do tyłu przez tłum. Bała się, że wymiotuje. Musi uciec z tego miejsca. Biegła całą drogę do domu. Zastała panią Lawson piszącą coś w swoim pamiętniku. Gdy zobaczyła Gladys wbiegającą do pokoju, podniosła głowę. Gladys usiadła jak najbliżej skrzyni i wybuchnęła niepowstrzymanym płaczem. — Co się stało tym razem? — spytała starsza misjonarka. — Zabili człowieka na rynku, w tym miejscu, gdzie stałam — odpowiedziała przez łzy. — A więc widziałaś egzekucję, tak? — powiedziała spokojnie pani Lawson. — Tak — odpowiedziała z trudem. — A najgorsze było to, że wszyscy patrzyli i wiwatowali. To było okropne, okropne. Jak oni mogli to robić? Pani Lawson westchnęła. — Jesteś teraz w Chinach, nie w Anglii. Publiczne egzekucje nie należą tutaj do rzadkości. Głowę zawieszają wysoko na murze. Czasami jest ich 10 lub 20 po kolei. Ciała przerzucają przez mur miejski do żlebu. Oczywiście jest cała procedura. Nie zabijają za byle co. Musiał być proces. Mandaryn stwierdził, że człowiek ten jest winny jakiegoś przestępstwa, najpewniej rabunku, i skazał go na śmierć. Takie jest życie Chińczyków i musimy to zaakceptować. Ale tłum cieszył się z tego. Wszystko oglądały małe dzieci. Jak to możliwe? Pytała dalej, ciągle płacząc. Nie tak dawno publiczne egzekucje miały miejsce także w Anglii, przypominała pani Lawson. Ludzie na każdym miejscu są zdolni do cieszenia się z cierpienia innych. Musimy akceptować rzeczy takimi, jakie są, i pracować ciężko nad przemianą przez dzielenie się Ewangelią. To jedyny sposób, dzięki któremu oni będą mogli zrozumieć, jak smutne jest zmarnowanie ludzkiego życia. Zanim to nastąpi, idź i umyj sobie twarz. Płacz nigdy nikomu nie pomógł. To był koniec rozmowy. Pani Lawson wróciła do swojego pamiętnika. Gladys nigdy ponownie nie wspominała o tym wydarzeniu przy pani Lawson. Nie chciała wysłuchiwać kolejnego wykładu. Nawet jeżeli w słowach misjonarki było wiele prawdy,
Chciałaby, by pani Lawson była trochę bardziej opiekuńcza, podobna do matki. Uznała jednak, że w wieku 74 lat prawdopodobnie nie zmieni się już, więc lepiej będzie przyzwyczaić się do szorstkości starszej kobiety. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła mieć wątpliwości, czy kiedykolwiek znajdą sposób na to, by rozmawiać o czymś głębszym z ludźmi z miasteczka. Choć obie były teraz tolerowane, nikt nie był zainteresowany udziałem w spotkaniu biblijnym ani żadnym innym spotkaniu, jakie proponowały. Coś musiało się zmienić, ale żadna z nich nie wiedziała co, dopóki nie wróciły pewnego dnia z popołudniowego spaceru. Gladys bardzo lubiła wyglądać poza miejskie mury i patrzeć na ostatnie karawany mułów, wspinające się mozolnie w stronę miasteczka tuż przed zachodem słońca. Postanowiła już, że pewnego dnia chciałaby przejść w obie strony cały szlak z karawaną. Pomyśl sobie tylko o tym, jakie to stwarzałoby możliwości, powiedziała nieświadoma, że myśli na głos. Co? Spytała pani Lawson. Podróżowanie z karawaną mułów, odpowiedziała rozmarzona. Wszystkie te małe miasteczka jak Yangcheng, gdzie zatrzymują się na każdą noc, gdyby przewodnik mułów był chrześcijaninem, mógłby głosić Ewangelię tak wielu ludziom, którzy nigdy jej dotychczas nie słyszeli. To byłoby takie naturalne. Pani Lawson chwyciła ją za rękę i obróciła twarzą ku sobie. To jest to! To jest to! Dlaczego ja wcześniej tego nie widziałam? Zawołała podniecona. Nie widziałaś czego? Pytała zdezorientowana Gladys. Zamienimy ten dom w gospodę, usłyszała w odpowiedzi. Nieczęsto Gladys miała możliwość widzieć tak podnieconą panią Lawson. Gospodę, powtórzyła po niej niepewnie. Tak, to jest nasza doskonała odpowiedź. Nie udaje się nam nakłonić ludzi, by przyszli na spotkanie biblijne, ale uda się, jeżeli zaprosimy ich do gospody, zwłaszcza jeżeli będzie to najczystsza gospoda na całym szlaku. Gladys pokiwała potakująco głową, przypominając sobie własną podróż. Tak bardzo chciała wtedy zatrzymać się w gospodzie, w której nie byłoby pcheł i much. Ale przecież nie przyjechałyśmy tutaj, żeby prowadzić gospodę, prawda? Pytała trochę niepewna tego, co zamierza pani Lawson. Czy nie rozumiesz? Pani Lawson stawała się trochę zniecierpliwiona. Zapraszamy do środka karawaniarzy. Poimy muły, dajemy ludziom dobre jedzenie, a potem oferujemy im coś, czego nie znajdą w żadnej innej gospodzie. Przerwała na chwilę, jakby czekając, że Gladys doceni w pełni to, co za chwilę powie. Potem ja opowiadam im za darmo historie biblijne. Oni będą to uwielbiać. Wszyscy Chińczycy uwielbiają opowieści. Noe, Mojżesz, Jezus, Paweł będą uwielbiać historie z ich życia. Zapamiętaj moje słowa. Będą je powtarzać ciągle na nowo po całym szlaku. Tylko Bóg wie, jak wielu ludzi usłyszy o Ewangelii w rezultacie naszej gospody. Pani Lawson przerwała i siedziała z założonymi rękami. Gladys była zdumiona. Misjonarka mówiła tak, jakby gospoda była już urządzona i pełna gości. Tymczasem ich stary dom z połamanymi oknami przeciekał, brakowało w nim drzwi i nie było węgla do kang. Mimo to, gdy patrzyła na ostatnią karawanę, spieszącą, by zdążyć do Yangcheng przed zachodem słońca, poczuła ogarniające ją także podniecenie. Oto służba, w którą gotowa jest zaangażować całą siebie. Następne kilka tygodni było wypełnione pracą i radością, gdy wspólnie starały się przemienić swój dom w gospodę. Trzeba było wykonać naprawy, zakupić kaszę i warzywa, zamówić węgiel, a podwórze przystosować jako stajnię dla mułów. Pani Lawson otrzymywała skromną emeryturę, która wystarczyła akurat na naprawy i zakupy. Kobiety policzyły, że gdy gospoda będzie działać, zarobi na siebie, na pensję dla Yanga i da im niewielką nadwyżkę na coś dodatkowego. Wszystkie gospody na szlaku chlubiły się wspaniałymi nazwami, dlatego Gladys i pani Lawson uznały, że ich gospoda też otrzyma nieustępujące innym imię. Nazwały ją Gospoda Ośmiu Pomyślności. Nazwa ta nie miała żadnego specjalnego znaczenia, po prostu pani Lawson podobało się jej brzmienie. Gospoda Ośmiu Pomyślności szybko nabierała kształtów.
Pracując nad jej przygotowaniem, Gladys zastanawiała się, jaka będzie jej rola w niej, gdy zostanie już otwarta. Young będzie przygotowywał posiłki i podawał je karawaniarzom. Pani Lawson będzie opowiadać historie biblijne po posiłku i będzie zajmować się finansami. Zostawała tylko jedna możliwość – muły. Ktoś będzie musiał się nimi zajmować. Każdego wieczoru trzeba będzie czyścić ich nogi z błota, karmić i poić. Podejrzewała, że to zadanie przypadnie jej. Rzeczywiście tak się stało. Miała jednak do wykonania jeszcze jedną pracę. Ktoś musiał spowodować, by karawany wchodziły do gospody. Mój to bitrz, mój to gutso, ho-ho, ho-lai-lai-lai. Powtarzała sobie te słowa setki razy, żeby je dobrze zapamiętać. Young powiedział jej, że znaczą one: nie mamy robaków, nie mamy much, dobrze, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie. Choć powtarzała je wiele razy, nie mogła sobie wyobrazić siebie, jak stoi na ulicy i wykrzykuje je przed karawaną. Nie mogła też sobie wyobrazić, jak zeskrobuje błoto z nóg mułów. Nigdy nie zajmowała się zwierzęciem większym od kota. Postanowiła sobie jednak mocno, że gdy przewodnicy będą w środku gospody słuchać opowieści biblijnych, ona zrobi wszystko, co w jej mocy, by muły były zadowolone. Pewnego wieczoru, gdy gospoda została otwarta, stała i krzyczała aż do ochrypnięcia. Nic to jednak nie dało. Ani jeden karawaniarz nie zatrzymał się u nich na nocleg. Gdy minęła ją ostatnia karawana, weszła do gospody. Wewnątrz było tak pięknie. Był przygotowany stół, na którym czekały miski ze smaczną zupą makaronową, uważoną przez Younga. Pani Lawson czekała z otwartą Biblią, gotowa do opowieści po kolacji. Pod oczyszczoną kang jasno płonął ogień. Stanęła w wejściu i pokręciła głową. — Przepraszam — powiedziała. — Starałam się tak bardzo, ale żaden karawaniarz się nie zatrzymał. — Jutro będziesz musiała zmusić ich do wejścia — odpowiedziała stanowczo pani Lawson. — Zmusić? — zdziwiła się. — Zrobiłam już wszystko, co mogłam. — Nie do końca. Jutro chwycisz muła za uzdę i wciągniesz do środka. Gdy znajdą się już na podwórzu, żadna siła ich stąd nie wyciągnie. Pani Lawson mówiła z taką stanowczością, że nie ośmieliła się jej sprzeciwić. Przez cały następny dzień martwiła się o to, jak zatrzyma muły. Rozmawiała o tym z Yangiem w swoim skromnym dialekcie z Yangcheng. Gdy słońce zaczęło się chylić ku zachodowi, czuła już, że jest gotowa do działania. Stanęła w cieniu obok gospody. Przepuściła dwie karawany, zbierając w sobie odwagę. Gdy usłyszała równomierny stukot kopyt trzeciej, nasłuchiwała w napięciu, aż prowadzący muł znajdzie się na wysokości jej kryjówki. W momencie, który wydał jej się najwłaściwszy, wyskoczyła z ukrycia i wyciągnęła rękę, by chwycić go za uzdę. Jej wyczucie okazało się jednak błędne i zamiast trafić na uzdę, trafiła w rękę dowódcy karawany. Ten krzyknął ze zdumienia. Pozostałych pięciu karawaniarzy rozproszyło się w mroku, ale dowódca nie mógł uciec, ponieważ lejce owinięte były mocno dookoła jego dłoni. Gladys wiedziała, że musi wprowadzić muły na podwórze i to szybko, zanim karawaniarz zorientuje się w sytuacji. Podbiegła do pierwszego muła i stanęła przed nim. Ten schylił łeb i wepchnął go w jej brzuch. Gladys została uniesiona w powietrze, a muł wpadł razem z nią na podwórko. Pani Lawson i Young pojawili się w drzwiach w samą porę, by zobaczyć, jak spada z jego łba na ziemię. Dobra robota, Gladys, pogratulowała pani Lawson, widząc karawanę wchodzącą na podwórze. Jakkolwiek to zrobiłaś, nie ma teraz znaczenia. Mamy naszego pierwszego gościa. Ale gość nie pozostał długo. Dowódca karawany rzucił jedno spojrzenie na panią Lawson i jej białe włosy, po czym szybko wyplątał rękę z lejców i wybiegł za bramę. — Co zrobimy teraz? — spytała, podnosząc się z ziemi. Pani Lawson rozmawiała z Yangiem. Mówili zbyt szybko, by mogła ich zrozumieć. Po chwili pani Lawson odwróciła się i powiedziała: — Yang mówi, żeby się nie martwić. To dobry początek. Muły i ich ładunek są zbyt cenne, by mogły zostać porzucone. Young pójdzie i znajdzie karawaniarzy. Oni wrócą z nim. Muszą. Mamy ich muły. Young powie im, że mogą bezpiecznie u nas zanocować.
Oni szybko przekonają się, że nie muszą się nas bać. Gladys pokiwała głową. Wszystko okazywało się o wiele bardziej skomplikowane, niż sobie to wyobrażała. Miała nadzieję, że w następnych dniach pójdzie trochę łatwiej, ale nie miała pojęcia o tym, jakie czekają ją trudności.